Cześć, nazywam się Maciej Bakoni. Zapraszam na rozmowę w duchu ciągłego rozwoju. Dzisiaj porozmawiamy o stratach w firmie, a konkretnie o marnotrawstwie. Co to jest i co możemy z nim zrobić? Pozwolę, aby mój gość Piotr Kowalczyk przedstawił się sam. Prawie 20 lat zajmuję się optymalizacją procesów produkcyjnych. W zasadzie samą optymalizacją to około 10 lat. Pierwsze 10 lat to praca jako kierownik, mistrz, lider w procesach produkcyjnych. Miałem to szczęście pracować dla dobrych firm, takich jak Isuzu Motors Polska, Toyota w Wałbrzychu czy Landi Renzo. Tam nauczyłem się, na czym polega dobrze przygotowany proces, jak ta produkcja rzeczywiście powinna wyglądać, jeśli chodzi o standaryzację pracy. A od kilku lat pracuję już poza organizacją, pracuję na własnej działalności gospodarczej. No i rzeczywiście zajmuję się optymalizacją procesów produkcyjnych, szkoleniem, konsultingiem. A prywatnie, no to tak jak wspomniałeś, lubię aktywność, lubię bieganie, lubię, ale też lubię inny sport, na przykład jogę czy crossfit, no to daje mi takie spełnienie w wolnym czasie, to dobrze wpływa. Power do działania. Power do działania, tak, motywuje mnie do takiego dążenia do doskonałości, ale w życiu prywatnym. No ale dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o marnotrawstwie i no, co to w ogóle jest marnotrawstwo? Co to jest marnotrawstwo, albo dlaczego jest ważne? Marnotrawstwo, no tutaj zależy od tego, w jakim aspekcie spojrzymy, bo na ten problem, no bo teraz jeżeli popatrzymy na to w kategoriach życia prywatnego... No taka to jest wtedy mikroskala, prawda? Nazwijmy dom, życie prywatne. Mikroskala i raczej powiedziałbym, że ludzie specjalnie też jakby nie są, nie mają świadomości tego, że coś takiego nam się przytrafia. Raczej uważamy, że marnotrawstwo to jest coś, co dotyczy na przykład wyrzucania jedzenia, tak? Czy żywności, albo starych ubrań, więc jakby tutaj niespecjalnie się tym przejmujemy. Natomiast marnotrawstwo w aspekcie takim profesjonalnym, zawodowym, no to już jest temat znacznie szerszy, ma dużo większe znaczenie dla organizacji i w związku z tym na pewno wymaga tego, żeby się tym problemem w organizacjach też zająć, żeby się przyjrzeć temu, co to jest marnotrawstwo, z czego wynika, jaki ma wpływ na organizację, no i pytanie najważniejsze, co możemy z tym zrobić? No właśnie, to może tak pójdźmy krok po kroku, co to w zasadzie jest to marnotrawstwo właśnie w firmie? No, jeżeli chodzi o marnotrawstwo w takim ogólnym rozumieniu, no tutaj rzeczywiście, jak często rozmawiamy z uczestnikami szkoleń, czym jest marnotrawstwo, jak oni je rozumieją, jest dość duży problem, tak, żeby zdefiniować, czym to marnotrawstwo jest, czego dotyczy, jak je w ogóle nazwać, jak je policzyć. Nie ma na to pomysłu, tak, znaczy ludzie się muszą głęboko zastanawiać. I jeżeli są już jakieś odpowiedzi, to najczęściej one dotyczą tego, że coś wyrzucamy, tak? Że coś jest uszkodzone, jest, albo czegoś nie możemy wykorzystać, to wyrzucamy. I na tym się jakby kończy definicja marnotrawstwa w oczach takiego przeciętnego pracownika. Czyli co? Coś się zepsuło i wyrzucamy i bardzo dużo ludzi tak rozumie jakby marnotrawstwo, tak? Najczęściej tak to wygląda. Coś się zepsuło, wrzucamy, albo coś kupiliśmy, nie możemy tego użyć, więc to wyrzućmy. Ktoś coś zepsuł. Czyli co, nie naprawianie, to też będzie marnotrawstwo? Ja myślę, że tutaj z tym nienaprawianiem to będziemy pewnie rozmawiać o, już bardziej szczegółowo za chwilkę, o 7 tych głównych stratach. To na pewno też. Jakbyś przedstawił, no bo ci ludzie mają gdzieś tam swoją opinię, tak jak powiedziałeś, jak to rozumieją, to marnotrawstwo. No, a czy jest jakaś taka właściwa droga, albo szersze rozumienie tego znaczenia. Zacząłbym od tego, że jeżeli myślimy o optymalizacji procesu, tak? Czyli jeżeli wchodzimy na ścieżkę, na drogę lean manufacturing, czyli lean management w firmie i zależy nam na optymalizacji procesów produkcyjnych, to ja myślę, że warto byłoby zacząć od tego, żeby pracownicy mieli świadomość tego, z czym mamy się zmierzyć. To jaki jest tam właśnie szerszy zakres rozumienia tego marnotrawstwa? No, marnotrawstwo w aspekcie produkcyjnym będzie zależało od tego, jak to marnotrawstwo rozumiemy. Tak? Każdy to marnotrawstwo inaczej rozumie. I teraz ważne jest to, żeby rozpoczynając przygodę, tak, czy wdrażanie systemów Lean, żebyśmy też mieli świadomość tego, że ludzie wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. Bo najczęściej Lean ludziom będzie się kojarzył z
eliminacją marnotrawstwa, albo z usprawnieniem procesów produkcyjnych, albo z redukcją kosztów. Albo są też tacy ludzie, którzy, dla których Lean to jest droga do zwiększenia efektywności, wręcz do zarabiania pieniędzy. Jakby zwiększenie rentowności. Zwiększenie rentowności. I oczywiście, co jest taką prawidłową ścieżką Leanu, czy celem, no to tutaj ile z ludzi, tyle będzie odpowiedzi. Czasem dyskutujemy na ten temat i w zasadzie jakby nie znajdujemy konsensusu. Tak? Jest wiele różnych opcji, które można sobie gdzieś tam wybrać. Natomiast tak czy siak, ważne w moim przekonaniu, ważne jest to, żebyśmy tą drogę z Leanem zawsze zaczęli od tego, żeby ludzie wiedzieli, po co my to robimy. Są jakieś kategorie na przykład strat w produkcjach? Tak to należy rozumieć? Tak, jeżeli chodzi o definicję marnotrawstwa, no to tutaj rzeczywiście już możemy się posiłkować tym, co inni nam jakby przynieśli, tak? To wszystko, co wynika z doświadczenia tych ludzi, którzy już od wielu lat albo nawet dekad taką eliminacją marnotrawstwa się zajmują. Taką formą, która jest przyjęta w systemach czy w metodologii Lean, to jest ta forma, którą przyjęliśmy od firm japońskich, czyli to jest MUDA. Tak, ale MUDA to już jest pewne takie uszczegółowienie tych strat, bo straty czy marnotrawstwo ma troszkę jakby szerszą definicję i MUDA to jest tylko jeden z tych elementów, ale w zasadzie marnotrawstwo, jeśli mówimy o marnotrawstwie, to możemy je troszkę rozszerzyć i wtedy widzimy, że Japończycy już sobie zdefiniowali, że jest coś takiego jak MURA, MURI i MUDA i to są takie trzy kategorie, które rzeczywiście są zdefiniowane, można z nimi popracować, można zrobić coś, żeby rzeczywiście tego w procesie nie było. I zanim przejdziemy do tego, do tej definicji, co oznacza każda z tych strat, to ja myślę, że bardzo ważne jest to, żeby pracownicy rzeczywiście, ta kultura organizacyjna firmy, ona, jak ją tworzymy z pracownikami, to powinniśmy zacząć od tego, żeby gdzieś tam nie nawoływać od razu pracowników do tego, żeby eliminowali straty i marnotrawstwo. Tylko żeby zrozumieli, czym ta strata jest w przedsiębiorstwie? Tak, bo jeżeli powiemy pracownikom, słuchajcie, do dzisiaj wdrażamy Lean, idźcie i eliminujcie marnotrawstwo, no to oni pójdą i będą eliminować marnotrawstwo, tylko pytanie, czy to będzie rzeczywiście to, czego oczekujemy, prawda? To co, zaczynamy od MURY, tak? Możemy zacząć od MURY. MURA i MURI to są dwie takie straty, które w moim przekonaniu, jakby patrząc na te trzy, czy MURA, MURA i MURI, to MURA i MUDA, to MURA i MURI to są dwie takie straty, które trudniej zdefiniować, trudniej policzyć, trudniej je zmierzyć i czasem trudniej z nimi coś zrobić. I one nie są takie spektakularne jak MUDA. One są często bardzo ukryte. Nie zwracamy na nie uwagi, bo najczęściej one nam nie pogarszają wyników, tak, produkcyjnych czy wydajnościowych. One są, gdzieś nas trawią i z czasem powodują duże problemy, ale nie są bardzo widoczne w procesach produkcyjnych. Co to takie na przykład może być? MURA możemy opisać jako zmienność w procesie produkcyjnym, ale taką zmienność niekorzystną dla procesu produkcyjnego, tak? Czyli powiedzmy w dużym uproszczeniu mamy plan produkcyjny dla firmy, która wytwarza produkt. No i pierwszego dnia produkujemy na 100%, tak? Czyli zgodnie z naszym planem. Założonym planem. Wszystko idzie dobrze. Przychodzą pracownicy na drugi dzień do pracy, no i nagle się okazuje, okej, słuchajcie, nie możemy pracować, ponieważ nie ma części, tak? Nie przyjechały części, nie zostały dostarczone. Więc do godziny 10 popracujemy, o 14, no to no dobrze, czekamy. Stoimy, sprzątamy, zamiatamy, robimy porządki. Części przyjechały, w środę zaczynamy znowu pracę, no ale trzeba nadrobić plan produkcyjny, więc prośba, zostańcie dzisiaj w nadgodzinach, bo trzeba nadrobić ten stracony czas. No i praca wre, produkcja idzie, no i czwartek, okej, przepracujemy dobrze, piątek znowu się okazuje, że znowu coś nam nie wyszło, tak? Ktoś nie przyszedł do pracy, nie mamy zastępstwa, no i trzeba przyjść do pracy w sobotę, żeby na czas nadrobić. Na czas klientowi dostarczyć ten produkt, którego oczekuje. Więc MURA to jest tego typu problem. I oczywiście można go zmierzyć, to nie jest tak, że nie można, bo firmy, które na przykład sobie mierzą poprzez różnego rodzaju wskaźniki precyzję produkcji, to one ten problem zobaczą, tak, że nie osiągają wyników. Natomiast jakby biorąc pod uwagę taki troszkę szerszy
zakres firm, które są w Polsce, to większość firm jednak tego nie mierzy. Więc w związku z tym ten problem jest niezauważalny, a często jest też tak, że pracownicy nieraz mają problem, żeby zdefiniować, na przykład jak się zapytamy, kiedy mieliście dobry dzień w produkcji, tak? To bardzo często jest tak, że ludzie mówią, no wtedy, kiedy zrealizowaliśmy przesyłkę. Wysyłkę. Mhm. Natomiast nie biorą pod uwagę tego, że jest ta wysyłka zrealizowana większym nakładem kosztów, niż jest to zaplanowane wcześniej. Więc to jest mura. No to tak naprawdę tutaj ta wysyłka to jest tym ostatnim krokiem, prawda? Oni tak naprawdę pracowali te wcześniejsze dni na to, żeby tego ostatniego zrealizować tą wysyłkę. No i ważne jest to, oczywiście no, efekt końcowy jest ważny, klient czeka, no, natomiast jakby zwracając uwagę na mura, no to jest ten tego typu problem, że nie ma tej takiej równomierności, to jest czasem bardzo szarpana produkcja, tak? To jest coś, co nam przeszkadza w tym, żeby zgodnie z planem produkcyjnym zrealizować ten plan i wysłać go na czas. Czyli co, dzisiaj na przykład robimy 100, jutro robimy 50, w środę robimy też następne 80. Chodzi o tą właśnie wahania, dajmy na to sztukowe, ilościowe. Myślę, że tak można to opisać. Chciałbym jeszcze dodać, że żeby tak troszkę rozszerzyć ten pogląd na tą stratę, to też często się zdarza tak, że na przykład mamy linię produkcyjną, czy gniazdo produkcyjne i pracownicy mają przydzielone zadania. Jeden pracownik ma przydzielone zadanie i on je zrobi z 8-godzinnego dnia, on się uwinie z tym, tak, zrobi to w 7 godzin, a drugi pracownik, żeby zrobić tą pracę, która została mu zadana, w zasadzie no, musiałby pracować na 110% albo wręcz zostać po godzinach pracy, żeby tą produkcję dokończyć. Więc no, to też jest mura, tak? Więc jakby to jest taki drugi może przykład, czy drugi aspekt tak, tej straty. Okej. Okay. To jeszcze Muri. A, Muri. Okej. Okay. To jest drugi typ marnotrawstwa? Jak to nazwać? Znaczy, ja tego tak nie numeruję, tak? Znaczy dla mnie w zasadzie są trzy rodzaje. Czy pierwsza jest mura, drugie Muri, czy na odwrót, czy pierwsza jest mura. Jak dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest, żeby mieć jakby świadomość, że takie rzeczy mogą rzeczywiście występować. Nie, co to takie jest? No i jeśli chodzi o Muri, w takim dużym uogólnieniu, to można powiedzieć, że jest to strata związana z przeciążeniem, z pracą ponad siły. Bardzo niebezpieczna strata dla firm, dla pracowników organizacji, dlatego że konsekwencją takiej straty jest często to, że po prostu najczęściej, najzwyklej w świecie może się zdarzyć tak, że przeciążeni ludzie są po pierwsze nieefektywni dla organizacji, tak? No bo wiadomo, jak człowiek jest wypalony, zmęczony, to wtedy jego... Wypadki też mogą się zdarzać. To, dokładnie. Wypadki, no to już jest taka... Skrajna. To jest taka skrajna, takie skrajne zdarzenie, ale może się zdarzyć. Co jest ważne, zmęczeni ludzie to są też problemy z jakością produktu, tak? Tutaj też możemy mieć z tym problem. Praca ponad siły generalnie to jest ten aspekt produkcji, którego się nie powinien nam przydrawić. Raczej już teraz pracujemy w organizacjach, które dbają o komfort pracy pracownika, więc tu już nie chodzi o to, żeby było średnio, tylko żeby było bardzo dobrze, a jeżeli idziemy w kierunku Muri, jeżeli te straty rzeczywiście się pojawiają, no to mamy z tym duży problem. I przykładem tych strat, czy efektem tych strat jest to na przykład, że mamy dużą ilość pracowników, którzy są na L4, tak? Jeżeli mówimy, że... Czyli nie mam wtedy pełnej ekipy, prawda? Nie możemy pracować teoretycznie na 100%. Dokładnie tak jest. No jeżeli sobie popatrzymy na przykład na dane statystyczne z firm produkcyjnych, na przykład z branży motoryzacyjnej, gdzie średni procent absencji gdzieś jest na poziomie 2-3%, mówimy wtedy, że wynik jest dość dobry, to są firmy, gdzie na przykład poziom absencji jest na poziomie 10-12%, a taka absencja w zespole, który liczy na przykład 10 czy 20 osób, no tak. to już dla samego procesu produkcyjnego jest dużym problemem. Czyli więc, co, wtedy bardziej dosiężamy tych pracowników, którzy są, czy to jest takie błędne koło wtedy? Ja bym powiedział w ten sposób, że oczywiście musimy szukać sposobu, żeby się przede wszystkim tej muri pozbyć, tak? Bo ona wynika z czegoś. To jest najczęściej, bym powiedział, że z braku świadomości. Tak? Są osoby, które są odpowiedzialne za przygotowanie procesów produkcyjnych. Tak? No bo jeżeli sobie patrzymy na proces produkcyjny i w takiej skali zarządczej, tak? I wiemy w tym, że w zakres tego wchodzi
po pierwsze planowanie, po drugie organizacja procesu, po trzecie kierowanie, po czwarte raportowanie, mhm. no i na samym końcu jeszcze motywowanie. I jeżeli my dobrze nie wypełnimy tego pierwszego punktu, czyli planowania, no to już tutaj trudno o to, żeby dobrze i sprawiedliwie i rzetelnie tą pracę tym ludziom zaplanować. Mhm. Bo planowanie w procesie produkcyjnym to nie jest tylko ta informacja, ile my powinniśmy i kiedy zrobić, tak? Mhm. Żeby klient dostał na czas produkt, za który chce zapłacić, ale też w jaki sposób w planowaniu też musimy wziąć pod uwagę, kto i ile ma czasu na wykonanie tego procesu. W planowaniu też bierzemy pod uwagę cały ten proces logistyczno-magazynowy. Tak? To są takie rzeczy, które mają duży wpływ na to, czy te przerwy są w procesie produkcyjnym, czy pracownicy mogą pracować zgodnie z tymi pierwotnymi ustaleniami. Więc planowanie to jest jedna rzecz, od tego powinniśmy zacząć. Zaraz potem kwestia organizacji pracy. Stanowiska pracy powinny być dobrze przygotowane, żeby wykonać plan produkcyjny. Tak? Plan produkcyjny jest tym pierwszym punktem. Natomiast jeżeli organizacji pracy nie będzie dobrej, nie będziemy mieli pracowników, którzy mają dobrze przygotowane stanowiska pracy, części produkcyjne na miejscu. Jeżeli tych części ktoś im na czas nie dostarczy i nie odbierze, to tutaj ta organizacja może być zaburzona. Ja osobiście jestem zwolennikiem takiego podejścia, że produkcja produkuje, a magazyn czy logistyka dostarcza części. Tak? Właśnie po to, żeby uniknąć takich wahań. Co, został nam ten ostatni, jak nazwałeś, najbardziej spektakularny aspekt, czyli muda, tak? Tak. Muda to jest to, z czym najczęściej mam do czynienia. Ale zanim zaczniemy rozmawiać o muda, to jeszcze chciałbym kilka słów powiedzieć o tym, co warto wiedzieć na temat naszej pracy. Znaczy, jakie kategorie pracy mamy, bo one też rzeczywiście później już analizując naszą pracę mają duże znaczenie. Tak? To zawsze musimy umieć rozdzielić to, co w naszej pracy ma wartość, a co tej wartości nie ma. No i oceniając proces produkcyjny, czy podając go analizie, czy obserwując proces produkcyjny, warto zwrócić uwagę na to, że pracownicy mogą pracować jakby w trzech różnych kategoriach. Pierwsza kategoria to są te wszystkie czynności, za które klient chce nam zapłacić, tak? Czyli to co jakby zwiększa wartość samego produktu. Czyli co za gotowy produkt na przykład? Czyli gotowy produkt jest już finalną wartością i rzeczywiście za to klient nam zapłaci. Ale żeby ten finalnie gotowy produkt został sprzedany, to on przechodzi pewien proces produkcyjny, tak? Czyli jakbyśmy sobie popatrzeli na proces jako na linię produkcyjną, gdzie są na przykład 3 stanowiska i na pierwszym stanowisku jest początek pracy, potem ten produkt jest ubogacany o kolejne czynności i na końcu jest, na trzecim stanowisku jeszcze coś zmieniamy w procesie produkcyjnym, to w każdej tej naszej pracy będziemy mieli czynności, za które klient chce zapłacić, tak? Czyli te zwiększanie wartości samego produktu. Więc to jest pierwsza kategoria. Czynności, które dodają wartości do produktu. Druga kategoria to są czynności, które nie dodają wartości do produktu i my najczęściej nazywamy je stratami produkcyjnymi. Tak? I to są te 7 strat, które się mieszczą w definicji muda, o których za chwilkę będziemy mówić. A jest jeszcze trzecia kategoria. To są czynności, które są niezbędne w procesie produkcyjnym, ale de facto nie przynoszą wartości dla produktu. I teraz czyli też są stratą? De facto są stratą, tylko jakby osoby, które zajmują się eliminacją marnotrawstwa, czy optymalizacją produkcji, wiemy, że niektóre czynności nie przynoszą nam wartości, tak? Ale musimy je w procesie produkcyjnym mieć. Ja osobiście uważam na przykład za taką czynność, jako przykład mogę podać, stanowiska kontroli jakości. Tak? Stanowisko kontroli jakości, one samo w sobie nie przynosi żadnej wartości dla klienta. Zabezpiecza firmę, organizację przed tym, żeby klient nie otrzymał wadliwego produktu. A co się z tym wiąże? No stracimy pewnie pieniądze na tym. Wizerunkowo. Tak? Też w jakichś ekstremalnych sytuacjach możemy narazić się na nieprzyjemności też naszych klientów, prawda? No tak, jakość jest tym elementem produkcji, który ma duży wpływ na to. Po pierwsze kasa, a po drugie rzeczywiście wizerunek firmy. Więc to są 3 takie kategorie czynności, które powinniśmy rozróżniać i dla nas
Czyli jeżeli, co? Dodawanie wartości? Czynności, które dodają wartości, czynności, które nie dodają wartości, czyli strata, czy modlatrasto, czy muda. No i czynności, które są, nie dodają wartości, ale są konieczne, są wymagane w procesie produkcyjnym. Tak mamy ustawiony proces, takie mamy założenia, taką mamy koncepcję produkcji, że to te czynności się muszą wszystkie się znajdują w tym procesie produkcyjnym znaleźć. No dobra, ale wspomniałeś też o różnego typu marnotrawstwach, tak? No i tak. Mamy doszliśmy do sedna, czyli do siedmiu tych głównych strat, które nazywamy muda. Czyli te straty mieszczą się pod pojęciem muda. Rozumiem, tak należy rozumieć tą mudę, tak? Ja w ten sposób to rozumiem. Muda to jest marnotrawstwo w procesach produkcyjnych, usługowych i oczywiście jest ich 7. Natomiast to nie oznacza, że po pierwsze w każdej firmie tych strat będzie akurat 7. W każdej firmie 7 strat będzie na tyle istotnych, że... Czyli to są takie najistotniejsze kategorie. Najczęściej spotykane. Może się też zdarzyć tak, że w innych firmach ktoś zdefiniuje jeszcze 8 czy 9 marnotrawstwo i to też jest oczywiście możliwe, więc jakby tutaj ta lista... Ja osobiście bym jej nie zamykał. Tak? To jest jakby pewna wskazówka. Otwarty zbiór. Jak dla mnie otwarty zbiór, który nam tylko wskazuje pewne możliwości, gdzie powinniśmy podążać, no, taki, czymś się zająć. Powiedzmy sobie szczerze, taka ściągawka na piątkę, dajmy na to mamy 7 typów, ale jak sobie tam gdzieś wymyślimy następny typ, to być może dostaniemy 6 dla ucznia wybijającego się, że tak powiem. No może nie wymyślimy, tak? Może bardziej ją znajdziemy i tak zdefiniujemy. No dobra, ale te 7 podstawowych, to co to takie jest? Dobrze, no to zacznijmy może od pierwszej, tak? Oczywiście kolejność jest, jak dla mnie osobiście, jest przypadkowa. Zacznijmy od mody, od straty, czy marnotrawstwa oczekiwania. Oczekiwanie, czekanie. To jest taka strata, która, jak robimy warsztaty w firmach produkcyjnych, to strata związana z czekaniem to jest ta najczęściej rozpoznawalna wśród pracowników. To jest z czymś, z czym ludzie jakby nie mają problemu, żeby ją zaakceptować. Znaczy, zaakceptować w sensie takim, że wiemy, że jest. Tak? To nie jest, że cieszymy się z tego, ale rzeczywiście ta strata występuje. Przyczyn występowania tej strat jest mnóstwo. To są przyczyny, mogą być powiązane na przykład z błędnym planowaniem, ze złą organizacją pracy, z problemami związanymi z kierowaniem procesem produkcyjnym czy ludźmi. No i to oczekiwanie rzeczywiście jest taką stratą, którą wydaje się, że przynajmniej w moim przekonaniu jest praca z tą stratą jest dość ciekawa, tak? Bo tutaj już jakby wejście w analizę problemu, z czego wynika ta strata, dlaczego ludzie czekają, dlaczego nie mogą pracować, to jakby wyszukanie tej przyczyny źródłowej jest stosunkowo proste i jakby wdrożenie środków zaradczych daje dość fajne rezultaty. Oczywiście nie mówimy tu od razu o wyeliminowaniu problemu. Czasem jest tak, że dość mocno zredukujemy ten poziom występowania tej straty. Bo to też taka dosyć szeroka chyba strata się wydaje. Bo nie czekamy często tylko na jakiś produkt, ale na ludzi też. Na spotkaniach na przykład tracimy czas, jeśli czekamy na osoby decyzyjne, zanim przyjdą, to pewnie taka dosyć szeroka jest kategoria. No tak, przyczyn może być rzeczywiście dużo. Są to problemy związane są to problemy tak zwane zarządcze, tak? Czy związane z organizacją pracy, ale też z błędami poprzednich procesów produkcyjnych. Tak? Tutaj jakby rzeczywiście spektrum jest bardzo, bardzo szerokie. Przestoje, oczekiwania czy czekanie, to też jakby postój postojowi nie jest równy. Tak? Mamy dużo problemów, które wywołują nam czy skutkują długotrwałym przestojem związanych na przykład z brakiem części czy z awarią, ale jest też dużo problemów, które wynikają z tak zwanych mikroprzestojów, czyli krótkich przerw, które najczęściej nawet nie są raportowane przez nikogo i one dopiero jak się sumują, to dają nam bardzo niepokojące wartości, tak, które zaraportowane na sam koniec dnia produkcyjnego okazują się, że z powodu tych mikroprzestojów na przykład nie osiągamy celów planistycznych. No to co? Mamy zdiagnozowany pierwszy, to no, przechodzimy do następnego? Okej. Okay. Druga strata marnotrawstwa mudy dla mnie to jest niepotrzebne ruchy. I te niepotrzebne ruchy, one też
jakby dość szeroko można je analizować, bo to jest niepotrzebne ruchy, czy niepotrzebne chodzenie na przykład po narzędzia, tak? Czasem w firmach po prostu sobie pracownicy pożyczają, nie? Stanowiska produkcyjne nie są właściwie wyposażone, w związku z tym powoduje to niepotrzebną stratę chodzenia, pożyczania. Stanowiska magazynowe, które są tak ulokowane, że pracownicy, żeby wziąć kolejną część produkcyjną, muszą kilka metrów, czasem kilkanaście się przemieszczać, a potem na przykład z gotowym produktem też gdzieś dalej iść. Więc to są takie straty bardzo widoczne, ale są też straty, które mniej, w mniejszy sposób widać, jak na przykład straty związane z ruchami na przykład maszyn, tak? Ramię robota, czy ruch wrzeciona w jakiejś maszynie tokarskiej czy frezarskiej, więc to są takie straty, które już nie dają takich dużych strat, które można zmierzyć, natomiast one przy szybkich, szczególnie przy szybkich procesach, przy produkcji masowej, no, sumarycznie w dużej skali mogą już być znaczące. Czyli co? To jest też często kwestia na przykład pokonywania dużych odległości, na których przejście, dajmy na to, tracimy trochę czasu na dojście po narzędzie, na przewiezienie czegoś z magazynu, jeśli jest on zbyt daleko usytuowany. W taki sposób należy to rozumieć? Myślę, że przejścia, transport to już jest jako, transport możemy zdefiniować jako trzecią stratę. Transport jest stratą, która w zasadzie występuje w każdej firmie. I transport możemy sobie, tą mudę transportu możemy sobie podzielić też jakby na dwie części. Czyli transport na tak zwaną logistykę, ja to mówię, że to jest logistyka wewnętrzna i logistyka zewnętrzna. Czyli jakby skupiając się na logistyce wewnętrznej, czyli tym wszystkim, co się zamyka jakby w murach fabryki, to są te czynności, które są potrzebne po to, żeby zabezpieczyć produkcję w odpowiednie materiały, tak? Czyli ktoś musi materiał przywieźć i ktoś musi materiał czy produkt odwieźć. Więc to, ta czynność też sama w sobie jest stratą, tak? Bo dlaczego? No dlatego, że ona nam dla samego produktu nie dodaje nam wartości. Jest czynnością, za którą klient musi zapłacić, musimy ją mieć, żeby ta produkcja mogła być zrealizowana, natomiast no jest to strata, tak? Tutaj z tego klient rzeczywiście nie ma żadnej wartości w tym produkcie, który zakupi. To co? Trzy już mamy? Czwarta? Czwarta strata, niepotrzebne czynności. Anglicy mówią na to overprocessing. Tutaj tłumaczenie czasem ciężko zrozumieć, no bo w zasadzie wydaje się, jeżeli coś produkujemy czy wytwarzamy, no to no, czy możemy robić coś, co nie jest potrzebne, tak, temu klientowi. Czy wszystko, co robimy, to jest to, za co klient rzeczywiście chce nam zapłacić. To jest taka strata trochę trudna do opisania, do zdefiniowania. Może jako przykład niech posłuży nam proces spawalniczy, tak? Gdzie mamy spawacza, który musi ze sobą zespawać dwa elementy. I najczęściej jest tak, że spawacz po już samym zespawaniu dwóch elementów musi tam delikatnie pozbyć się tej otuliny spawalniczej. No i niektórzy potem po usunięciu tej otuliny, niektórzy spawacze na przykład jeszcze tam szlifują ten fragment tej spawalnej powierzchni. Ale się okazuje na przykład, że już samo szlifowanie nie jest konieczne, ponieważ element, który jest spawany, jest przykryty od zewnątrz blachą. I klientowi tak naprawdę w ogóle na tym nie zależy, żeby ten, estetyka. Tak, żeby ta estetyka była tak dopieszczona. Ale jeżeli pracownik tego nie wie, czego klient wymaga, no to on to zrobi. No bo zawsze tak robił, tak? Albo w innym procesie, tak, w innym produkcie tak robił. No i on te czynności robi. Czyli wykonał pracę, za którą klient i tak nie zapłaci, a jeżeli popatrzymy sobie na to, co ten pracownik zrobił, no to tak, po pierwsze zmarnował czas, po drugie wyposażenie, które, tak, czyli szlifierka, i wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby tą energię elektryczną, to wszystko to, co jest potrzebne, żeby tą część zrobić tak, jak on uznał za stosowne, ale de facto nie jest to, tak, nie jest to wymagane przez klienta. No dobra, lecimy dalej z tematem. Piąta. Wady. Wady jakościowe, możemy powiedzieć buble, usterki. Sama część, która jest wyprodukowana, której nie możemy sprzedać, no to tak, albo ją wyrzucimy, albo ją naprawimy, albo będziemy robić jakąś przeróbkę. Więc tutaj wada jakościowa jest w związku z tym stratą, bo nie możemy z tym produktem nic zrobić. Jest to o tyle niebezpieczne, że
raz, ta wada, wadliwy produkt nie może trafić do klienta, tak? Czyli tutaj, jeżeli nam się trafi jakaś seria produkcyjna, no to może się zdarzyć tak, że opóźni nam to jeszcze dodatkowo wysyłkę produktu. Ale myślę, że w kontekście tej straty ważne jest to, żeby też wspomnieć, że nie tylko sam produkt, który wyrzucamy do kosza jest dla nas marnotrawstwem, bo tracimy na tym pieniądze, ale też jeżeli poświęcamy czas na przykład na naprawy, na przeróbki, to też nie jest za darmo. Tak? Tutaj ktoś to musi zrobić, znowu musimy pracowników wykorzystać do tego, musimy użyć narzędzi, musimy użyć energii, więc to jest coś, za co firma, która realizuje zlecenie, de facto płaci. Klient za to nie zapłaci. Bo klienta to nie interesuje, że my wyprodukowaliśmy 100 elementów, a na przykład 10 musieliśmy naprawić, nie? Albo wyprodukować kolejne 10. Okej. Okay. A to upiększenie też się będzie liczyło w tej kategorii? No upiększenie to chodzi o tego spoważa, tak? Tego spoważa, no. To w moim przekonaniu to jest ta strata związana z tym tą poprzednią budą, czyli wykonywanie niepotrzebnych czynności. Ale z drugiej strony jest to też, no ja to też czuwam jako wady też trochę. Jeżeli byśmy poszli w tym kierunku i chcielibyśmy takie czynności, wydaje mi się, że bardziej może powinniśmy patrzeć na to w ten sposób, że niektóre czynności związane z kontrolą jakości, tak, są zbędne, czyli rzeczywiście no, my nie wiemy, jakie są oczekiwania klienta. No i ten pracownik kontroli jakości, on bardzo dokładnie się przygląda temu produktowi. Tak? On jakby wyszukuje, może akurat tam coś się znajdzie. Więc tutaj, ale to jest jakby troszkę głębszy problem, tak? Bo tutaj też dochodzimy już do tego, kiedy mówimy o tym, że kontrola jakości powinna tylko potwierdzać jakość, a nie wyłapywać i wyszukiwać błędów czy problemów z produktem. No dobra, uznajmy, że to jest trochę szerszy temat i tutaj się tak nie będziemy może tego głęboko w to wchodzili. Szósta kategoria? Mamy zapasy. No i te zapasy to rzeczywiście... Ale tak... nie tak rozumiane jako gości, którzy uprawiają zapasy. Nie, oczywiście, że nie. To skupiamy się rzeczywiście na częściach produkcyjnych. Zapasy to są te elementy, które jakby są zakupywane przez firmę, żeby po tej transformacji, po procesie produkcyjnym, żeby zrobić z nich produkt, który zostanie sprzedany. Ilość zapasów w procesie produkcyjnym rzeczywiście jest istotna, bo im więcej tych produktów mamy na regałach, tym więcej musimy za nie zapłacić. De facto jest to pieniądz, który jest zamrożony. Więc w związku z tym nie możemy nic już z nim zrobić. Więc teraz im mniej tych części, tym lepiej. Ale oczywiście musimy pamiętać o tym, że zapasy nie mogą być, nie może być ich zbyt dużo, ale też musimy pamiętać o tym, że nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że będzie to skutkowało jakimś zagrożeniem dla ciągłości. No bo przestojami. Procesy, tak. No i teraz te zapasy znowu możemy sobie podzielić na dwie kategorie, tak? Jakby te zapasy wewnętrzne i zewnętrzne. Zewnętrzne, w moim przekonaniu, to są akurat te zapasy, które rzeczywiście mamy, one są dostępne w firmie, na magazynie, gdzieś odłożone, czekają na swoją kolej. I te zapasy powiedzmy wewnętrzne, czyli które są już bardzo blisko stanowiska produkcyjnego, że pracownik ma je pod ręką. No i proces produkcyjny, czy proces logistyczno-magazynowy powinien być tak zdefiniowany, tak przygotowany, żeby rzeczywiście była ta płynność procesu produkcyjnego, żeby ona nie była zakłócona przerwami, ale też z drugiej strony, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, że tych części bardzo się boimy tego, że nam braknie, więc no kupmy tego na pół roku, tak? I niech się to na magazynie, niech to tam będzie i czeka na swoją kolej. I tutaj też chyba może być taki problem degeneracji pewnych rzeczy, prawda? Czy nie wiem, mamy jakieś łożyska albo jakieś części, one chyba też pod wpływem czasu niektóre rzeczy mogą stracić trochę swoje właściwości. No na pewno są branże, które są narażone na to, że towar, który, czy materiał, który jest przetrzymywany, no ma swoją datę trwałości. Jeżeli tego materiału nie wykorzystamy, no to on się po prostu zmarnuje. Zagrożenie jest też takie, że czasem zbyt duża ilość, nawet jeżeli nam coś się nie zmarnuje, bo jest trwałe, ale pytanie jest, czy będziemy tego potrzebować. Może klient zmieni sobie produkt, tak? Nie będzie chciał zrobić jakąś zmianę, a my już nakupiliśmy żarówek, które okażą się na przykład niepotrzebne do lamp, które produkowaliśmy przez 2 lata. Więc to jest ryzyko, którego
które czasem firmy ponoszą, a myślę, że warto popracować nad tym, żeby jednak iść w kierunku zmniejszania poziomu stanów magazynowych, żeby one były dopasowane do wielkości, bieżącej wielkości produkcji, do naszych planów produkcyjnych i dbać o to, żeby to była jak najbardziej optymalna wartość. Magazynowanie stało się, może tak powiem przewrotnie, stało się troszkę modne. Firmy się chcą zabezpieczać, żeby tego materiału nie brakło. I taką jako ciekawostkę może powiem, że bardzo mocno w Polsce rośnie rynek magazynowy, znaczy w miejscach, gdzie można składować i wyroby gotowe, i części produkcyjne. Szacuje się, że w roku 2018 ten rynek był wart około 500 000 000 zł. To jest 2,5 miliona miejsc magazynowych. I to jest rynek, który bardzo mocno się rozwija. Więc wydaje się, że to jest o tyle ciekawe, że świadczy o tym, że nie do końca przywiązujemy wagę do tego, jakie to ma znaczenie, jeśli chodzi o nasze koszty prowadzenia produktu. Czyli czasami to takie, no, nie magazyn, tylko zamrażarki pieniędzy. No, możemy tak? No jeśli to, tak, jeżeli sobie to w tym ujęciu rozważymy, no to na pewno jest zamrożenie pieniędzy. Pytanie, czy zawsze rzeczywiście jest to konieczne, czy były podjęte próby, żeby rzeczywiście w jakiś inny sposób sobie tymi zapasami zarządzać. No i dobra, mamy ostatnią kategorię, o ile dobrze policzyłem, będzie siódmą. Creme de la creme, wisienka na torcie to będzie... Nadprodukcja. Tak, no to jest strata, która rzeczywiście boli. Aczkolwiek nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę, tak, że to jest duży koszt i on będzie bardzo mocno wpływał. No, dlaczego to jest tak ważne z punktu widzenia jakby eliminowania strat produkcyjnych? Ponieważ to jakby świadczy o tym rzeczywiście, jak zarządzamy produkcją, czy jak zarządzamy firmą. No, pierwsze pytanie, dlaczego wyprodukowaliśmy, tak? Z czego to wynika? Co z tym zrobimy, co z tym materiałem? A druga rzecz, że jest to kwestia tego, że to są zamrożone już środki, tak? No bo kupiliśmy materiał, ktoś ten materiał musiał obrobić, musimy ten materiał przechowywać, więc to są pieniądze, które rzeczywiście są zamrożone. No i teraz pytanie jest, czy my to rzeczywiście jesteśmy w stanie sprzedać. Nadprodukcja, czy muda nadprodukcji jest dla linowca zawsze bardzo istotna, dlatego że to jest jakby już konsekwencja całego procesu produkcyjnego i ona wynika nie z jednego błędu, czy z dwóch błędów, tylko to już jest jakby obraz koncepcji organizacji pracy, tak? Tutaj czy rzeczywiście produkujemy zgodnie z planem, czy mamy dobrze przygotowane stanowiska pracy, czy ten proces produkcyjny jest stabilny, tak? No bo dlaczego produkujemy więcej? Ponieważ troszkę się obawiamy, tak, że może coś się stanie i my nie będziemy w stanie klientowi dać czegoś na czas. A z czego wynika nasz strach? No zwykle z tego, że nie jesteśmy do końca pewni, czy nasze procesy produkcyjne są wydajne, stabilne, przewidywalne i jeżeli rzeczywiście klient od nas czegoś będzie oczekiwał, to jesteśmy w stanie to zagwarantować. Ja ci tak powiem z mojego punktu widzenia, jako konsumenta, to taki przykład. Zamawiałem, bo teraz naprawdę ten przykład gdzieś mi tak dał do myślenia. Ostatnio zamawiałem z drukarni 300 notesów. Takie zwykłe klejone 25 kartek w kolorze, z tyłu gruba podkładka. I zawsze w tej drukarni dostaję jakiś dodatek. Czyli zamawiam 300, plus jest napisane, mam na kartonie, plus dodatek. No i tego dodatku tam jest w zmiennych proporcjach, ale przy 300 sztukach na przykład dostaję 20 notesów, czasami 40. I się właśnie tak teraz zastanawiam, czy ta nadprodukcja zawsze jest taka zła dla nich, czy tak naprawdę jest korzyścią dla mnie. No tylko pytanie jest takie, tak, czy to jest marketing firmy, czy to jest ich taka niedoskonałość procesu produkcyjnego, że nie potrafią jakby dostarczyć tyle, i rzeczywiście, za ile klient rzeczywiście zapłaci. No tak, więc, tak. Jeżeli to jest marketing, no to okej. Okay, tak. Jeżeli to jest niedoskonałość procesu, no to cóż, no, może dobrze byłoby jechać do tej firmy i spróbować popracować nad procesem. No dobra, to co? Mamy mniej więcej wiemy, co to jest strata, znamy te 7 typów. Co teraz powinniśmy zrobić? Jak już będziemy mieli świadomość tego, że nasze procesy produkcyjne nie są doskonałe, że wynik jest coś, czego byśmy tak do końca nie chcieli mieć, no to rzeczywiście warto zrobić ten drugi krok i spróbować się z tym zmierzyć. Żeby to dobrze zrobić, musimy wiedzieć, z czym się zmierzymy, tak? No i tutaj jakby
trzeba by zacząć od poznania procesu produkcyjnego. Musimy ten proces obserwować, musimy zobaczyć, co możemy znaleźć, w jakiej skali te problemy występują, nazwać je, zmierzyć i później zastanowić się rzeczywiście już, w jaki sposób się ich pozbyć. Tutaj osoby, które się zajmują na co dzień eliminacją marnotrawstwa, korzystają z wielu narzędzi, które są pomocne w takich działaniach i to, co mogę polecić na przykład to z takich prostych narzędzi, to są badania migawkowe, tak? Które one nam bardzo fajnie pokazują rzeczywiście w jeden dzień poświęcić na takie badanie, zdefiniować sobie czynności, które pracownik wykonuje na stanowisku produkcyjnym, przemierzyć je, zobaczyć procentowo, ile których czynności jest, co nam odpowiada, czego chcemy się pozbyć, zobaczymy, jaka jest skala tego. No i jak już będziemy mieli wyniki, to wtedy jesteśmy w stanie łatwiej zdecydować, co jest rzeczywiście istotne, które straty są mają największy wpływ na wydajność naszego procesu produkcyjnego. Od tego bym zaczął. I to jest taki fajny pogląd na to rzeczywiście, w jakiej kondycji jest nasz proces produkcyjny. No ale taki biurowy też, prawda? Biurowo-usługowy. No jakby, oczywiście, że tak. No, proces produkcyjny jest procesem produkcyjnym, ale procesy mogą być też usługowe, mogą być też procesy biurowe, więc tutaj wszędzie robimy rzeczy, które mają wartość, albo tej wartości nie mają. Dzisiaj skupiliśmy się rzeczywiście bardziej na procesie produkcyjnym. Niemniej, tak jak wspomniałeś, to są też inne obszary działalności organizacji.